No coś panie takiego. Adrianie, coś takiego. Co takiego? Czyżby to nie był zwykły mecz, panie Adrianie? Co ja nie wiem. Co mnie to obchodzi? To nie jest zwykły mecz. A sponsorem kanału Kartofliska jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. A jak ktoś nie ma konta w LVBecie i założy, to dostanie kartofliskową koszulkę za darmo. Szczegóły będą w komentarzu pod filmikiem. Jeszcze konkurs jeden jest jakby co. Typuj mecze euro w darmowej aplikacji Noin, dołącz do kartofliskowej ligi z tajnym kodem DUPA i wygraj na przykład Xboxa, Nintendo, głośniki. Szczegóły w komentarzu pod filmikiem. No, to będzie mecz której ligi? Siódmej. Gospodarze to jeden z najlepszych zespołów na świecie, czyli Świt Warszawa, a goście? UKS Siekierki. Występujący pod nazwą Progres Warszawa. Kurwa, jak to wysoko. Zmęczyłeś się, bo trzeba było wejść tak wysoko? Kurwa. Kaplica, kurwa. No. Ja pierdzielę, no takie wysokie trybuny teraz robią, no. Kurwa. Nie mogli zrobić jakichś niższych, nie? W ogóle nie mogli, w ogóle bez trybun najlepiej jakby się grało. Co tam u pana słychać w ogóle? Widzę, że pan trochę przytył, nie? Schudłem. Schudłeś? No kurwa, no. Gdzie to masz przytycie? Tak schudłeś jak ja, kurwa. Ja schudłem. No, ja też, już się nie zjem jeszcze. Oj tam. O. O kurwa. Będzie bramka. Ja schudłem, naprawdę. Zacząłem się ćwiczyć w domu różne pozycje seksualne i schudłem. Teraz będzie bramka, pa. O kurwa. Karny! Jaką polecasz? I co jest? Kartkę mu dał. Co, nie ma karnego? Nie ma. 69 w wersji solo, tak? Nie, ale co, naprawdę testowałeś 6 na 9? Solo? Tak. To jest, nie, kurwa, no. Ja chcę do domu. Nie, tam. Tyle brakowało. Jeszcze kurwa słońce wyszło, kurwa, nie wziąłem czapeczki, matka mówi, weź czapkę, gdzie wiemy, to słońca nie będzie, kurwa, znów sobie mordę spalę na czerwone, jak menel będę wyglądał. Bez obstrania. O. Teraz będzie bramka. O kurwa. No i niespodzianka, panie. Świt 0-1 przegrywa. No tak. Zobacz, kolejną niespodziankę nam Świt przygotował, robi akcję ofensywną. To jest przypadkowo. No. O, mam zapalniczkę. Pana takie diecie to zrzucił, te kilogramy? Ja to piwo rzadko, człowieku. Rzadko kiedy? Jak zakupy zrobię czasem. O! A jak często robisz zakupy? Codziennie. ABS ma to radio? Nie. Radio bez ABS-ów. Patrz, baramka. O kurde. Ogórki kupiłem, będę sałatkę robił dzisiaj. Tak? Z czego? Z ogórków, na kurde. Nie, no teraz to nie nic nie będzie. Nie będzie nic z tego, kurde, panie Adrianie, nie panikujmy. No. Teraz będzie, bo on przymierzy. No gdzie? No. A u mnie na samochodzie kaczka siedzi. Tak? Dlaczego? Kurwa, ja nie wiem dlaczego, no. Może lubią niebieski kolor. Kaczki lubią niebieski kolor? O! No, to teraz. Może by tę kaczkę do tej sałatki dodać jeszcze. Ona ucieka. No ale z sałatki może nie ucieknie. Poruszyłeś ciekawy temat. Tak? Tak. Kiedy ja poruszyłem jakiś ciekawy temat, kurwa. Patrz. O kurwa! No i wszystko już wraca do normy. Nie ma niespodzianki. Świt remisuje 1-1. Zwana bramka do tak zwanej szatni. Do przysłowiowej. A jakie jest przysłowie z szatnią? Szatnia jest puta. No, druga połowa przed nami. Tu się dopiero będzie działo. Nie wiem. Oglądałeś świnkę Pepe? Śpiewa, no jadą. Patrz. O kurwa, ale wyciągnął. Świnkę Pepe ze Spaceonem i z Wojtasem? Kurwa, nie oglądasz świnki Pepe? Śwince Pepe tymi mieczami się nawalają, tak? Nie, ty władcy pierścieni. A, no to pomyliłem. No, nie? No i tam wiesz, miecze, łuki. O, no. Jest! Panie, 2-1 do Świtu. To dobrze. Tak? Tak? Już? Koniec radości? I tak. I... Ale tata świnki Pepy to pierdolnięty jest. Miał urodziny, jechał do roboty samochodem. Nawet się je najebał kulturalnie w robocie. Wrócił samochodem do domu. To siedzisz półtora roku w domu, to się kurwa cofasz w rozwoju. A są jakieś fajne bajki o hipopotamach? Chyba nie. Kurczę, to może trzeba wymyślać. Znaczy pewnie są jakieś... Hipopotam Adrian. Bardzo dobrze. No starożec Radek. Jakieś napój gazowane i dmuchali słomkami. O, zobacz, oj, o kurwa. A prezes kim byłby? Prezes byłby tym. Prezes jest taki inteligentny, taki wysublimowany, to mógłby być na przykład tym. Barba Papa. Co to jest Barba Papa? No, nie, no, Barba Papów nigdy? Nie. A Shadoki znasz? Nie.
O mat. Panie, ja tylko pornolo oglądam. No i dawaj jakiś dowcip. Nic. Na pewno masz jakiś dowcip. Nie mam. Ja może zacznę. Przychodzi baba do lekarza. Przychodzi facet do lekarza. Baba facet do lekarza. I mówi: panie doktorze, bardzo boli mnie gardło. A lekarz: to dlaczego ma pani tutaj bandaż na łokciu? Ona mówi: się zsunął. A propos pornoli, jest taka fajna aktorka. Ona już ma swoje lata, to fakt. Kurde, ten, sam się to powiadał, że jest bardzo fajna. Fajny ma charakter. Bardzo uczciwa kobieta. A to o co chodzi w tym dowcipie? No, że miała tutaj gardło, ją bolało. Jak cię boli gardło, no to tam masz jakiś golf, szalik nosisz, nie? No miała jakąś taką golf, miała opaskę, miała tutaj, żeby jej było ciepło. I się zsunęło na ramię, się zsunęło. Nie, ten się obsął. No. Po dwa jest? Tak. Ale się teraz porobiło, świt tracił gola. A telewizja kartofiskowa nawet tego nie nagrała, bo przytrafiła się awaria techniczna. O dziwo. Nic się nie stało. No stało się, no świt przegrywa 2-3. No. O kurwa! Paliłem telefon, to pewnie nic nie było widać. Ale jakie to ma znaczenie, skoro świt remisuje? O kurwa! Mało widać, więc ja może streszę, co tam się wydarzyło. Jeden drugiemu zapierdolił, a drugi zapierdolił pierwszemu. Chyba jakaś żółta kartka będzie, nie? Ta po żółtej gramy dalej. Czerwona! Na kartka za co? Tam jeszcze pokazuję. To ile tych czerwonych kartek było? Dwie. Ile doliczył? Pięć. Pięć minut doliczył? Niesamowite emocje. Doliczony czas gry. Świt remisuje i ma przewagę dwóch zawodników. Ale świt ma szansę to wygrać. No panie, oni grają w dziewięciu, no kurwa! No to świt miał cisnąć, kurde, a nie siekierko progres. Ja pierdolę. No kurwa mać! Grali 11-9 i stracili gola. Panie Adrianie, jeszcze szansa. Najważniejsza akcja meczu teraz. Wydymać szympansa. Tak się kiedyś mówiło, nie? Kogo? Karny! Nie, no jak? Jak pójdzie gładko, to i całe statko. Tak się mówiło. Ależ to było meczycho. Chłosia, siusia. Świt przegrał 3-4. A co to oznacza? Że świt chyba leci. Że jest o krok od awansu do 8 ligi. To się powinni cieszyć, czy nie? Nie wiem. Że zaraz w 8 lidze będą grać zamiast 7. Zawsze to taniej sędzia. Są pozytywy. Mniej się na sędziego płaci. No mniej, bo tam jeden tylko starszy. No to mniejsze koszty, no to w sumie dobrze się stało. Brawo świt! A sponsorem kanału Kartofliska jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. No i o promocji jeszcze chciałem przypomnieć, bo LVBet daje koszulki za friko nowym graczom. Szczegóły w komentarzu pod filmikiem. Typuj mecze euro w darmowej aplikacji Noin, dołącz do kartofiskowej ligi z tajnym kodem DUPA i wygraj na przykład Xboxa, Nintendo, głośniki. Szczegóły w komentarzu pod filmikiem. Fajne chłopaki muzykalne, podrywane przez dziewczyny fajne, głupie żarty, charaktery skrajne, dający się rozpoznać z dobrej strony.